from Pluto, signals from Space 101. You know how they say that there is absolute silence in space, but for anyone listening on the right frequencies, there are still plenty of signals to pick up. And our next speaker, INCO, is a PhD student in Stuttgart, and he's been working with satellites at the university, and he's going to tell us all about it. So, nasz następny mówca jest doktorantem ze Stuttgartu i pracował nad satelitami na uniwersytecie. Yeah, thank you. Dziękuję bardzo. Sputnik was launched and started transmitting its signal. Most of the people, I guess, kiedy wypuszczono Sputnik i zaczął wysyłać swoje sygnały, większość osób pamięta charakterystyczny beep. Ale tak naprawdę to Sputnik miał dwa różne transmitery i cztery anteny, więc można było słyszeć beep raz na jednym kanale, raz na drugim. To nie był tylko beep, który mówił, że tak, słychać nas, jesteśmy tutaj. Ale były tam też zapisywane dane. So you could more easily put it under pressure because Sputnik miał kształt kuli, dlatego żeby łatwiej roznosiło się ciśnienie. Zmieniały się długości tych sygnałów i w ten sposób był kodowany sygnał. Jeżeli ciśnienie albo temperatura wyszły poza zakresy, to był wypuszczany odpowiedni sygnał. Popatrzmy na bardziej ogólny problem. W jaki sposób możemy zakodować dane, jeżeli mamy na przykład sygnał sinusoidy, to nie wysyłamy żadnych informacji, ale możemy na przykład zmieniać amplitudę tej fali. Jeżeli chcemy mieć inny symbol, wybieramy inną amplitudę. Inny sposób to zmieniamy fazę sygnału. Na diagramie możemy zobaczyć, że na granicach symbolu sygnał przeskakuje w fazie, a potem przeskakuje znowu i ta zmiana koduje dane. Możemy połączyć obie te techniki, to znaczy modulować zarówno amplitudę, jak fazę w tym samym czasie. Dzięki temu możemy łatwiej zakodować dane w fali nośnej. How can we describe these kinds of modulations? Usually what we use is a constellation diagram. Zwykle używamy takiego diagramu. Na tym diagramie punkty kodują amplitudę poprzez odległość od środka i fazę poprzez kąt, to kąt pomiędzy osią x. Możemy w tym momencie na tym diagramie zdefiniować nasze symbole. Na przykład tutaj mamy cztery możliwe punkty, dlatego że mamy cztery możliwe symbole i każdy z nich ma dwie cyfry. Valid points from our constellation diagram. No i teraz do różnych symboli używamy po prostu różnych legalnych punktów z naszego diagramu. Jeżeli chcemy jednym symbolem zakodować więcej bitów, no to używamy po prostu diagramu, na których możliwe jest więcej różnych punktów. Na przykład tutaj mamy 5 bitów na symbol. Nie używamy nieskończonej ilości punktów. Tutaj widzimy, co się dzieje, kiedy wykonujemy przesyłanie informacji. Widzimy, że po lewej wysyłamy, a po prawej odbieramy informacje, ale te, które odbieramy po prawej, to nie są dokładnie te same punkty. Czasami nie możemy zrozumieć, jaki symbol był wysłany na początku, no i to nazywamy szumem. Szum zmienia pozycję takiego punktu na diagramie. Co jeszcze możemy zrobić, żeby przesyłać więcej informacji? Powiedziałem wcześniej, że sinusoida nie koduje żadnej informacji. No i kiedy popatrzymy na
spektrum, no to zobaczymy po prostu taki nieskończony cienki pik, ale kiedy zmieniamy jakoś modulujemy sygnał, to wtedy widzimy, że spektrum trochę się rozszerza. Jeśli przesyłamy więcej symboli i częściej zmieniamy ten sygnał, to wtedy używamy szerszego pasma i to znaczy, że mniej ludzi może używać tego samego pasma, to znaczy mamy ograniczone zasoby. Mamy też taki problem, że jeżeli chcemy dobrze demodulować te informacje, to znaczy zidentyfikować punkty, to musimy wziąć pod uwagę cały zakres częstotliwości. W sytuacji, kiedy mamy szumę, mamy jakąś podłogę szumu, minimalny szum, który jest taki sam na całym naszym paśmie. Jeżeli używamy szerszego pasma, to bardziej musimy wziąć pod uwagę również szum. Jeżeli przesyłamy wiele różnych symboli, mamy dużą szerokość pasma, to znaczy, że mamy też więcej szumu, więc po lewej stronie mamy symbole i podłogę szumu. So how to look at this, how to compare different constellation diagrams. Porównajmy teraz różne diagramy. Na pionowej osi mamy ilość błędów. Na poziomej osi mamy energię na bit podzieloną przez gęstość szumu. But you also get more information. You can have a jeżeli będziemy mieli więcej sygnałów, więcej symboli, to mamy więcej szumu, ale możemy też przesłać więcej informacji. Porównujemy, jak dużo energii jest potrzebna na każdy bit. The bit error weight drops the more energy you put into your signal. Widzimy, że im więcej energii mamy w sygnale i energii na bit, tym mniej mamy błędów, ale im gęstsze są te symbole, tym większa jest częstość błędów. Because they're closer together, they are more easily disturbed. Jeżeli punkty są bliżej siebie, to trudniej je odróżnić. Co możemy zrobić, żeby poprawić tę sytuację? Możemy skupić sygnał w jakimś kierunku. Jeżeli antena odbierająca jest wystarczająco daleko, to nie ma znaczenia, czy wysyłamy informację we wszystkie strony, czy więcej energii w stronę odbiornika. Możemy po prostu założyć, że wysyłamy informacje we wszystkie strony. Jeżeli wysyłamy te same informacje tylko w jedną stronę, to nie potrzebujemy tak dużo mocy. Ale jeżeli zwiększamy ilość mocy, powiedzmy, że jeżeli mamy system kontroli kierunku satelity, to musimy się starać bardziej, bo jeżeli chociaż trochę zmienimy kierunek satelity w stosunku do odbiornika, to mamy duży spadek jakości danych po stronie odbiornika. Musimy używać więcej energii. Na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli mamy bardziej skupioną wiązkę, to jeżeli zwiększymy częstotliwość bez zmiany innych rzeczy, to równocześnie zwiększa się skupienie wiązki. Powiedzmy, że jeżeli mamy 5 GHz w porównaniu do 2, to trzeba bardziej celować antenę. Jakie rodzaje anten mamy na satelitach?
jeden z nich jest wszechkierunkowa. Jest używana po to, żeby przesyłać wiadomości do satelity, gdy jest blisko Ziemi. Albo jeżeli jest jakaś awaria na satelicie, to może nie mieć możliwości skierowania się w kierunku Ziemi. Or receive information about the satellite status. So we have to have an antenna system, which is approximately equally good at transmitting into every direction. So więc jeżeli w przypadku awarii musimy mieć jakiś system, który jest mniej więcej tak samo dobry w kierowaniu wiązki we wszystkich kierunkach. Then we have payload, most often payload or drugi rodzaj to rodzaj wysyłania anteny do wysyłania danych aplikacyjnych. Jest to antena o większej sile. Przesyła informacje szybciej, ale musi być bardziej dokładnie skierowana. We can use the benefits of having a high gain for the same power, so having a higher receive strength. And then there are some kolejny rodzaj jest bardziej interesujący. Powiedzmy, że mamy satelitę GPS, Galileo albo coś w tym rodzaju i chcemy oświetlić całą jedną stronę Ziemi, ale wiadomo, że Ziemia jest okrągła, więc pewne części Ziemi są dalej, a niektóre są bliżej, czyli ten, który jest bezpośrednio poniżej. Więc potrzebne jest trochę więcej mocy w kierunku części Ziemi, które są bardziej oddalone. Więc są pewne schematy, które są nazywane isoflux, które izomoc, które przesyłają mniej mocy do środka, a bardziej na skraje. Ale to jest w porządku, bo mniej więcej na całej powierzchni jest mniej więcej taka sama moc odbioru. No więc już zrobiliśmy, co mogliśmy w kwestii transmisji. A teraz, jeżeli chodzi o słabnięcie sygnału, moc spada zgodnie z kwadratem odległości, ponieważ przesyłamy moc na większej sferze. Ale dodatkowo są jeszcze inne efekty. Przykładowo, gdy mamy niską częstotliwość poniżej gigaherca, opór atmosferyczny staje się ważny. Część atmosfery, która jest zjonizowana, czyli mają naładowane cząsteczki, albo deszcz jest większym problemem, gdy ma się większą częstotliwość. Czasami, jeżeli masz małą antenę satelitarną, to deszcz może bardzo mocno osłabić sygnał. Ogólnie para wodna jest bardzo niedobra dla przesyłania sygnału. Powiedzmy, że w przypadku gazów atmosferycznych one też blokują pewien sygnał, na przykład tlen. Czyli wiemy już, jak sygnał się dostaje na Ziemię. A co z szumem? Bardzo dużo szumów w systemach satelitarnych pochodzą spoza odbiornika. Ogólnie można powiedzieć, że wszystko pobiera energię o konkretnej częstotliwości, ale jednocześnie wysyła. Powiedzmy, że jest deszcz. To dodatkowo, oprócz osłabiania sygnału, on jeszcze wprowadza szum. Następne duże źródło szumu to słońce.
Oczywiście Słońce, jak widzimy naokoło nas, jest bardzo mocne, ale dotyczy to także spektrum radiowego. Jeżeli wskazujemy antenę na Słońce, no to wtedy Słońce może zagłuszyć nasz sygnał i nie możemy go już odebrać. No i to jest problem z systemami satelitarnymi. Receiving technology at some point you hit a, let's say, upper limit. Ale mimo że technologia się poprawia, no to mamy pewien górny limit i to jest kosmiczne promieniowanie tła. I no to też jest pewność źródło szumu i będziemy je zawsze widzieć, więc to jest limit nie do przeskoczenia. Niektóre anteny, które then it can be that the dish has certain side lobes and also back lobes. So niektóre misje satelitarne mają specjalny kształt, także no i wtedy niestety znacząca jest także powierzchnia Ziemi. Jeżeli wskazujemy na pod niskim kątem, to również ważna jest powierzchnia Ziemi. Popatrzmy na przykładowy diagram satelity. Co musimy zrobić, żeby przesłać komendy na przykład? Let's see how the signal is received. Zobaczmy, w jaki sposób odbierany jest sygnał. At first, on the input antenna we have a bandpass filter, which is relatively coarse. It's basically na początku mamy filter, który rozdziela części pasma, które używamy do wysyłania i do odbierania, no bo inaczej te sygnały zagłuszą się nawzajem. Potem wzmacniamy przychodzący sygnał. So it's relatively low and you have to boost it. So use it in the further stages when sygnał musi być wzmocniony, żebyśmy go mogli używać w następnych etapach. A to jest mikser. Somebody hasn't dabbled with RF electronics or so. Jeżeli ktoś nie wie, jak działają radia, no to taki mikser może łączyć dwa różne sygnały. The difference and the addition of the two frequencies. So typically dostajemy sumę tych dwóch częstotliwości. Original baseband signal and then plus and minus the frequency here of this suma i różnica tych dwóch sygnałów. Jeżeli potrzebujemy tylko jednego, możemy go odfiltrować. I wtedy mamy oryginalny sygnał, ale na innej częstotliwości. Czyli tutaj mamy sygnał z 7-8 GHz i konwertujemy go tak, żeby łatwiej go było zdekodować. Potem odfiltrowujemy te części z procesu miksowania, których nie potrzebujemy. Potem znowu zmieniamy częstotliwość na niższą i w tej chwili mamy no właściwie część na jakieś 0 Hz, a część na kilka megaherców. A potem mamy konwerter analogowców cyfrowy i możemy już wykrywać symbole w domenie cyfrowej. It also determines how much energy it sees on its input, and also. Możemy zobaczyć, ile energii widzimy na wejściu. Where the carrier actually is, so where the signal is transmitting on, and it can use this to form a tracking loop. Dzięki temu możemy zrobić pętlę śledzącą i odpowiednio poprawić, jeżeli mamy niewłaściwą częstotliwość, czyli dostroić częstotliwość naszego odbiornika. Czyli mamy na przykład stację, która próbuje przesyłać na jakiejś częstotliwości, ale może mieć na przykład przesunięcie doplerowskie
i statek kosmiczny widzi ten sygnał o innej częstotliwości. No i tutaj jest mała ramka, gdzie możemy zdekodować ten sygnał, no więc to nie będzie działać. No więc na początku wysyłamy sygnał na różnych częstotliwościach, aż znajdzie się w środku tej ramki. Wtedy włącza się ta pętla śledząca i w tym momencie statek kosmiczny może próbować dostosowywać się tak, żeby ten sygnał zawsze był w ramce. I nawet jeżeli częstotliwość dalej się przesuwa, to możemy dalej śledzić tą częstotliwość. Dzięki temu możemy zawsze dostać informację na tej samej częstotliwości. Tu jest inny przykład satelity. To na przykład dla telewizora w domu. A tu mamy filtr, który znowu rozdziela wejście i wyjście. Potem wzmacniamy sygnał, tak żeby można było z nim było pracować. Potem miksujemy, to znaczy przesuwamy ten sygnał i zawsze przesuwamy go tak samo, to znaczy nie potrzebujemy już takiej pętli śledzącej. Dalej mamy multiplexer, który rozdziela to spektrum na kilka różnych zakresów transpondera i transponder to jest jeden z kanałów na satelicie i każdy taki mamy różne kanały, które właśnie rozdziela ten multiplexer, a każdy z nich przechodzi dalej przez odpowiedni filtr i niezależnie wzmacniamy je i wzmacniamy ich moc i na koniec dostajemy sygnał o dużej mocy and being received by your satellite antenna. I ten mocny sygnał możemy dostać w naszej antenie satelitarnej. No i potem mamy wyjściowy multiplexer, który znowu łączy te wszystkie sygnały. Dostajemy sygnał na innej częstotliwości, więc mamy ten sygnał nie może pójść z powrotem. No i ten sygnał dalej wysyła antena. Możecie zobaczyć, że tu nie ma wiele cyfrowej elektroniki. To może być satelita, który po prostu dostaje sygnał, wzmacnia je, miksuje, przesyła dalej i nie jest ważne, jaki to jest rodzaj sygnału. Więc jeżeli na przykład zmienia się standard sygnału, no to nie obchodzi nas to w tym momencie. Jeżeli zmienimy z telewizji analogowej na cyfrową, również nie ma to znaczenia. Dzięki temu możemy zmieniać rzeczy na poziomie gruntu, no i przez 15 lat taki satelita może dalej funkcjonować bez zmian. Z drugiej strony, pamiętacie o problemie z szumem. Do tego satelity będą docierały szumy z różnych źródeł, więc na pewno ten sygnał będzie obarczony jakimś szumem. No i kiedy wzmacniamy sygnał, to wzmacniamy również szum i wysyłamy go z powrotem, więc więc Ziemia dostaje więcej szumu. No ten system nie jest idealny wtedy, kiedy chcemy mieć system o małej ilości szumu, dlatego że zawsze wzmacniamy ten szum. Gdybyśmy mieli satelitę, który dekoduje dane, ma korekcję błędów i wysyła dalej, to działałoby to lepiej. Mówiłem wcześniej o korekcji błędów. Korekcja błędów próbuje kompensować problem szumu. Zwykle nie możemy w tej sytuacji poprosić o retransmisję danych. But let's say for a TV satellite, you can't ask the satellite, everyone can ask the satellite to just retransmit the last frame. So you try to make it very robust and that you do via forward error correction.
So, what kind of forward error correction could you do? For example, one type of forward error correction. Just take your bit stream or your data stream. You chop it up. Jeden z rodzajów naprawy błędów polega na tym, że bierzemy strumień bitów, dodajemy dodatkowe bity, składamy je z powrotem i wysyłamy dalej. Coś innego, co możemy zrobić, to wziąć cały strumień danych i zmienić go zupełnie. To jest przykład kodowania konwolucyjnego. Dosyć stary sposób na korekcję błędów. Najpierw mamy strumień danych, zostanie wprowadzony do serii rejestrów. I ostatecznie wyjście to nie będzie to samo co wejście, ale seria bitów składających się nie tylko z bitów wejścia, ale także stanu rejestrów przetworzonych przez operację XOR. I co się dzieje, to, że informacja w każdym bitu zostaje rozmyta przez kilka bitów na wyjściu. I ostatecznie można domyślić się, jakie były bity na wejściu, oglądając bity na wyjściu. Ale ostatecznie to ma taką właściwość, że podwaja ilość bitów na wyjściu. So you can say, okay, now I have this factor 2 due to my convolutional coding, but I now just drop. Z drugiej strony, jeżeli dużo bitów się powtarza, to możemy je opuścić. Jak wygląda proces dekodowania? Na przykład Viterbi korzysta z faktu, że w rejestrze każdy bit ma tylko kilka możliwych przejść stanu. Jeżeli mamy rejestr z samymi zerami, to można przejść do niego tylko w dwa kolejne stany, czyli tylko same zera albo 0 i 1. Stąd znowu mamy tylko dwa możliwe stany, które mogą wyjść z dekodera. Im więcej symboli dostajemy, tym lepiej można zgadnąć, co tam rzeczywiście było. I po pewnej ilości bitów można coraz lepiej się domyślić, jakie bity były na wyjściu, śledząc trasę, trasę danych, które przeszły przez dekoder. Jeżeli spojrzymy na ilość błędów z kodowaniem i bez kodowania, to dostajemy dodatkową energię za darmo w przypadku kodowania. Jeżeli interesuje Was ten temat, to dwie rzeczy, które można sobie wyszukać. Pierwszy z nich to jest zestaw standardów CCSDS. To jest komitet, który zajmuje się standardami w komunikacji w przestrzeni kosmicznej. Dotyczy szczegółów kodowania na statkach kosmicznych. Ale uwaga, to jest bardziej taki zestaw rzeczy, które można sobie wybrać do każdej misji. Więc nie wszystkie z tych standardów pasują do siebie, ale trzeba mieć dodatkową wiedzę, żeby to zrozumieć. Druga rzecz to są standardy ETSI. DVB-S2X, czyli standard do nadawania satelitów telewizyjnych i innych z rozproszonym nadawaniem sygnału. Dziękuję i zapraszam pytania. Yes, very
thank you very much for the interesting talk. Bardzo dziękuję za wykład. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu, więc jeżeli są jakieś pytania, proszę podejść do mikrofonu. Living microphone stand. You just walk over there and you ask your question. And we proszę podejść i zadać pytania. Ready to ask something because as I bardzo by było miło, gdyby ktoś miał już jakieś pytanie, ponieważ jak już mówiłam, mamy bardzo dużo czasu. Oto pytanie. Hi, thanks for the talk. Cześć, dzięki za wykład. Mam pytanie dotyczące szukania frekwencji, szukania częstotliwości. Dzieje się to ze strony transmitera. Czy to jest standardowe? Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby to było robione po stronie odbioru. Tak, przy komunikacji z satelitami zwykle wyszukiwanie zaczyna się na stacji ziemnej. Zwykle stacja bazowa ma bardzo skomplikowane systemy, więc może łatwiej odpowiadać na zmiany w strumieniu danych. And then what often happens is that the satellite maybe wasn't even. To, co często się dzieje, możliwe, że satelita nawet nie wysyła żadnych danych, ale jeżeli widzi jakiś przesył, to zaczyna wysyłać sam. So it's just done on the receiving side because that's more easily controlled by the ground operation. Więc dzieje się to wszystko po stronie odbiorczej, bo jest bardziej dużo łatwiej kontrolować to w stronie stacji bazowej. For satellites in the room that you can ask pretty much anything. Czy są jakieś jeszcze pytania? Nobody? Nie musicie się bać, nie musicie być ekspertami od satelitów. Proszę podejść do satelity. Proszę podejść do mikrofonu. Okay, so but you first, because I saw you first and then you. Thank you. Czy jest jakiś konkretny protokół do komunikacji między statkami kosmicznymi albo Ziemia, przestrzeń kosmiczna w drugą stronę? Na przykład standard CSSDS ma karty do takiej komunikacji. Jeżeli nie chcemy korzystać z tych kart, które dotyczą jednego tematu, albo drugiego, to też są różne standardy do połączeń między satelitami. Następne pytanie przy drugim mikrofonie. Co? Jakiej rodzaj kodowania użyłbyś, jeżeli chciałbyś wysłać coś bardzo, bardzo daleko, jak na przykład do Marsa? Użyłbym prawdopodobnie kodu, który jest bardzo bardzo bliski teoretycznego optimum. Jest taki algorytm, który nazywa się Togo Code, o którym nie mówiłem, ale kody Togo mają dwa kodery po stronie wysyłania i po stronie dwóch, po stronie odbioru odbiera się dwa strumienie danych i za pomocą oprogramowania decyduje się, który jest poprawny. Jest jeszcze problem, że wielkość bloku staje się większa. W przypadku satelitów telewizyjnych wielkość bloku to 64 bity. Nie jest zbyt optymalne, jeżeli chcemy wysłać tylko kilka bitów do naszego statku kosmicznego. Czy są jakieś jeszcze pytania? Czy są pytania z internetu? To nasza ostatnia szansa. Cześć. Jakiego rodzaju jest to szum? Czy jest przez całe spektrum? Resilient to noise? Czy można spowodować, żeby systemy były bardziej odporne na szum? Tak, nie mówiłem na temat interferencji, bo przykładowo, jeżeli mamy stacje bazowe, to budujemy je w dolinach, więc nie mamy interferencji z Wi-Fi, z Wi-Fi. Jeżeli mamy połączenia między punktami, to głównie to jest biały szum.
W przypadku GPS-a i satelitów nawigacyjnych musimy zwracać uwagę na inny rodzaj szumu i interferencji. Na przykład odbicia. I są pewne techniki, które potrafią sobie z tym poradzić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Wydaje mi się, że już nie ma więcej pytań, więc bardzo dziękuję za wszystkie pytania. I proszę o owację. Dziękuję bardzo za odpowiedzi na wszystkie pytania.